Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajmy. Co to było przed chwilą? Zagrajmy w... Zagrajmy w Wukong. Ej, no chyba cię posrało do reszty. Aha, super. Nie ma tak na start, kurwa, odcinka. Dostać jednego typa, z którym walczę normalnie, i drugi totalnie sobie tu kurwa przyszedł. Chuj wie w ogóle, gdzie on był. Tak o się kurwa pojawił, bo why fucking not? W ogóle okazało się, że faktycznie dotarłem tutaj od dupy strony. A z tego to jest? Okej, warto wiedzieć, że jestem tutaj niewrażliwy. Gałka oczna Buddy. Żegnam. Pamiętacie ten most, który był obok tego? Króla i jego synusia? No to już okazało się, że przez ten most da się przejść. I to była właśnie taka, powiedzmy, poprawna droga w to miejsce. Jep! Dobrze. Dobra walka. Cofnąłem się praktycznie całą trasę tam, nie? I przy okazji wziąłem sobie level. O, to mi się akurat bardzo ładnie udało. Trochę nie planowałem tego, chciałem po prostu ten taktyczny odwrót zrobić. No, ale to nie wyszło. O, ej, ciebie znam! To jest ten prosiak z wcześniej chyba, nie? Tak, czy... Nie, Boże, nie, co ja gadam? Nie, my wcześniej gadaliśmy z tym takim koniem. Ale koń też. Koń też zniknął z tamtej wioski. Raise thy cup, seek answers on high. Who defies death neath every sky? Oh, I messed up my mission. Go find something to sober me up. Okej, proszę bardzo. Oh, how refreshing. You woke me up. Thanks. Enough with the chit chat. My belly's growling. I must quench this rumbling in my belly first. The Temple of Crouching Tiger, they say there's meat there. Worth a look. Okej, no to już wiem, gdzie go znajdę. Huh, no ciekawe. Kurde, myślałem, że to skrzynka, ale nie, to tylko jakaś ta była. Jakiś... Ty, to tam wygląda jak złoto, nie? Jeśli faktycznie nim jest... Kurwa. O, ładnie, kolejne nasiono znalezione. Choć dalej w sumie nie wiem, po co mi one. Patrzcie, znowu wygląda, jakby się dało przejść, a niewidzialna ściana mnie blokuje. Okej, okay, to co dalej? To jest jakby tak, mogę tutaj zwiedzać te lokacje w końcu. Ale jakby kurde... To jest coś się znajduje ciekawego? Bardzo. Tu? Ej, no wy tak serio, to przecież na spokojnie bym tędy przeszedł. Co za skam.
Dobra, ale to kontynuujmy ten wątek, już zacząłem, chociaż zacząłem go trochę nieświadomie chyba jeszcze dwa odcinki temu, jak ten kamień trzeźwiący zabrałem. O kurde, patrzcie tam! Ciekawe, czy będziemy tam chodzić. Dość fajne by to było, nie powiem. Dobra, jak zaraz skałką jest kapliczka. A ty właśnie, a propos kapliczki. Jest coś nowego w sklepie może? To jest jakby nowa część lokacji, nie? Nie, niestety nie. Szkoda. Przecież... Jezu, po co ja to sprawdzałem, że to pod koniec poprzedniego odcinka sprawdzałem i mamy dokładnie to samo. Brawo ja, naprawdę. Dobra, czekaj. Wejście do świątyni. Co, jesteś tu gdzieś, kolego? A i to jest ta otwarta przeze mnie skrzynia. Ej, stary, nie gadaj, że tylko, że ty zjadłeś któreś z tych. Jakieś mięso z tych tutaj leżących. Bo jeśli tak, no to... O! No, mamy ziombla. Ale chyba faktycznie któryś z tamtych mięs zjadł, albo... z tych dzbanów, a to raczej średnio jadalne. This putrid rat meat is insufferable. Help me score a tasty treat, will you? It drives me mad. I've been craving a taste of that juicy jade lotus. Can you find me some in this barren land? Ja mam chyba nawet przy sobie kilkanaście sztuk. I wouldn't mind some meatless meals from time to time. I have stumbled upon some interesting leads. The realm of gold does hold a connection to this desolate land. I hear the realm of gold is where the sun sets. There, they held rats above all others. And somehow, before we knew it, the realm was gone. Quite odd, that is. I just tried those rat guise. They taste like men flesh. Its people are not yet extinct. I suspect the yellow wind guai had a role in their downfall. Our senior brother gave me a piece of gold. I'll need it here, when the time's right, he said. It's the right time now. I'm taking it to the right place to give it a try. I just tried those rat guai. Its people are not... It's the right time now. Ciekawie, czy ja chcę wiedzieć, skąd on wie, jak smakuje szczurze mięso. Dobra, ale nie, tak na pewno dałem mu ten? Dałem mu ten lotos? Tak, dałem, dobra. To mam tę gałkę oczną Buddy. Gałka oczna wyciągnięta z jednej z głów Buddy na strasznym urwisku. Można umieścić w innym miejscu. Uznali mnicha za bezużytecznego, więc zrównali z ziemią jego świątynię i zniszczyli jej posąg Buddy. Ciekawe. A propos, poza nagraniem... jak tak latałem, szukając tej właśnie drogi w drugą stronę, którą powinienem się udać, to znalazłem tutaj... zawalczyłem z Głazomeuszem, czyli tym już, tym klocem, którym walczyłem no praktycznie po drodze tutaj. Mistyczną mocą, kamień życiem natchniony, sługa to pokorny, choć często rozwścieczony. Gwałtowny charakter w gniewie budzi grozę, zagładę sprowadzi, gdy staniesz mu na drodze. Głazoblady, to jest ten, co z nim walczyliśmy zaraz obok kapliczki. Potężny i silny, sylwetką nad wszystkimi górujący, ta i... nie wróć, nie czekaj, to już z poprzedniego odcinka. Ale jeszcze jest Głazolina. Okej, tu widzę, akurat jest po angielsku.
Zwinna i zdziwiająca siłaczka niebywała, kształtów delikatnych zwiewna dama doskonała, czyste piękno śmiertelnością ani na jotę nieskażone, duma niczym pocałunki, zastygłe na ustach złożone. I to był kolejny Yōgwai. I spotkałem też jej wersję z duszkiem. I tego duszka zgarnąłem. Cios w serce. Przyjmij postać Gwazoliny. Wyskocz w powietrze i kopnij wroga w klatkę piersiową. Nawet jeśli nie trafisz, następujące uderzenie w ziemię może zadać obrażenia pobliskim wrogom. I na wyposażenie umiarkowanie zwiększa obrażenia zadawane podczas lekkich ataków z wyskoku i obniża koszt wytrzymałości podczas szybkiego biegu. Okej. Też dobre. No ale... ten specjal mnie nie przekonuje. Więc zostanę na razie przy Guangmu. No i cofniemy się do miejsca, w którym dopiero co byliśmy i zobaczmy, czy teraz, czy może tam teraz pogadamy bardziej z tym dzikiem. No bo zakładam, że to jest jakiś po prostu rodzaj questa z nim, nie? Tylko pytanie, czy tylko inaczej. Tylko, że jeśli go tam nie będzie, no to ja wtedy w sumie nie bardzo wiem, gdzie mam iść. Zobaczmy. Najwyżej sobie po prostu odpalę jakiegoś gajda. Zobaczmy, gdzie on był. Tu nie. Dobra, tutaj mogę na szybko zgarnąć roślinkę. Okej. Trochę woli, nigdy nie zaszkodzi. A, on był tu i tam, dobra. To... wolałbym tak, to było... Cześć, żebyś teraz nie zamotał w akcji. Po co przeszkadzasz? Czemu to jest z tego damage, skoro walnął w ziemię, a byłem nad ziemią? Dobra, i tu chyba był ten, nie? Tu go nie ma, ale zobaczmy, czy w ogóle tu będzie. Jest. Okej. Co jest? Wow! Okej, no tego się nie spodziewałem. Złoto... złoto jego brata? A o tą maskę mu pewnie chodzi! Mordo, ale spokojnie, ja nie chcę ci nigdzie go zajebać! Kurwa mać! Przecież! Jezu, taka zajebista walka! Nie do dziewki... Dobra, nie będę kłamał, że użyłem tego, bo było widać, że nie wciskałem triggera, ale już wcisnąłem unik, no to no, kurwy! Czemu gra nie załapała tym razem? Dobra, trochę ryzyko, ale spróbujmy zdzidować w ogóle wszystkich tych przeciwników. Może nie podążą na walkę z bossem. Tylko to jest dość duże morze. Teraz nie wejdę.
Idziesz czy nie? Kurde, no idą, idą, idą. Nice, pierwszy. KO! Patrzcie, jak go zjechałem teraz! Dopiero pierwszy raz teraz biorę łyka. Z tej tykwy. No nie! Chciałem zrobić tę kombinację z silnym atakiem! Excellent fight! The intensity! This is good. You and I should explore that realm together. Ja mam pytanie, czy to takie latanie a la mgiełka to jest zdolność wszystkich takich większych gwaj, czy co? Maska z ryjem głowy. Maska z ryjem po prostu. Okej, to jest wyposażenie. Unikalny efekt. Przez krótki czas po użyciu tykwy umiarkowanie zwiększa atak. Z kolei unikanie używania tykwy przez względnie długi czas zmniejsza wskaźnik ataku. Okej, czyli... No, zniszczy... Nie będę miał kompletnego setu, nie będę miał wszystkich buffów. Ale to też jest taki dość ciekawy ten, czyli... To wręcz zachęca, żeby często łykać sobie tykwę. Dlatego, że ja niestety nie bardzo mam jak często ją łykać. Ja ją łykam tylko wtedy, kiedy potrzebuję. I okej, był pan w białych szatach, teraz to był pan w żółtych szatach. Jest komplet? Jest komplet. W jedwabnych szatach, z jasnością migoczą, długonosy gwaj z oczami co płoną, pijany radością, na opuszczonych grobach śpi, jego włócznia i zbroja, jak świt się lśni. No i teraz bardzo ładnie rym został zachowany. Zgodnie z oryginałem. I co teraz? I mamy przejście, tym razem. I z tym, że już widać było to przejście w ogóle, że da się tędy wejść, no ale... Tam se quest progresuje. Men in our time do not see the ancient moon, but this moon hath shone on men of yore. Behold, be it the realm of sunset or the realm of gold. It's but an echo of the past. Legends speak of an ancient, colossal beetle in these sands. Whilst deep in slumber, it lay hidden beneath the earth's embrace. When awakened, it would devour all souls that crossed its path. Its shell, harder than stone, defied the strikes of common arms. It struck fear into traveling merchants and wider to neighboring realms. But a yellow-furred rat sensed the immense power emanating from the insect. He halted the beetle's havoc and harnessed it for his own ends. Overjoyed, the king named the rat Gwai, the royal sage, and built a shrine in his honor. The bound beetle was a perfect source of power, so the rat stayed.
He sees the Tongue Monk using the new power and battles with Sun Wukong upon the Yellow Wind Ridge. The Gwai's formidable wings veiled the vast expanse of the sky. Were it not for Bodhisattva Lingji, Tongue Monk's quest for the scriptures would have failed. Yet, stripped of the rat's protection, the kingdom was plunged into a state of ruin. The once lush Yellow Wind Ridge now lies a desolate wasteland. Okej, co teraz? Właśnie teraz nieco wciągnął mnie do... Jak widział to złoto? Czy dasz wiarę jego słowom? Okej. Ale teraz pytanie, czy tutaj jest ten? Czy w jakąś walkę mnie teraz wciągnie? Czy... Chyba eksploracja mnie teraz będzie czekała. Chyba to drugie. Jap. Dobra. O, jest kapliczka na szczęście. To mi się bardzo podobuje. Co to jest za lokacja w ogóle? Jakby... To nie jest część chyba fabuły, to jest jakaś ukryta lokacja. Przełęcz pustynnych wrót. Okej. Dobra, samo doskonalenie nie mam co. Tajemnica! Królestwo... Sahali chyba? To się czyta? Tak mi się wydaje. Kurde. Dobra, wytwórz pancerz, coś nowego się dodało. Nic. Broń to wiadomo, czekam na rafinowany piasek. Już nawet mam woli na tyle, żeby to zrobić, no ale niestety. Mogę więcej. Nice, mamy nowe rzeczy. Lukrecja 3 sztuki, poproszę. Liście z zimnego żelaza. Sztabki srebra w kształcie liścia, wyrwane z pancerza króla Yao Guai, lśniące zimnym blaskiem i rezonujące surowym dźwiękiem. Można użyć do wytwarzania broni! Ciekawe jakie. I mamy rafinowany żelazny piasek. Pięknie, to jeszcze jeden. Medykament wzmacniający. Przez krótki czas po użyciu wzmacnia efekt wytrwałości przy niektórych zdolnościach związanych z kosturem, co powoduje, że są mniej podatne na przerwanie. Też bardzo ładnie. I proszę, wykupiłem wszystko, co było i dalej mam nadmiar. A jeszcze z mojego farmienia mam od cholery kawałków złota, które też mogę sprzedać. Jakbym to wszystko teraz sprzedał, to jestem odkuty za wszystko, co teraz kupiłem. Mam wrażenie. Jakbym tak strzelał, no ale... Hold it! O! You traveler. Back to where you belong. Or meet your end here. I am the vanguard of the Yellow Wind King. I patrol this land by royal decree. A Yao Guai lurks in these sands. A scourge of the common folk. Our king seeks to subdue it. Commoners must not intrude. You scorn my words? I'll have you served to the king's dinner! Tygrys strażnik tym razem. Stój! Kurwa, przerwał mi to. Au! Dawaj dwa razy. Dobra, to zjebałem to dokumenty. To było lepsze. Okej, nie sądzisz, że tą przemianę da się przerwać czymkolwiek, ale on to sobie nic nie zrobił. Skubaniecki. Nice. Kurde, nie no, miałem wystarczająco tego nabitego! Nice! Monk! Where did you learn that art? Chyba już wiesz! Od razu jak poznał!
Surprise strike! Prosto w pysk! Dobrze! Aj! Nie! Nie ma bata! Nie dam sobie teraz tego... Nie dam sobie teraz tego zepsuć przez tą głupotę! Za dobrze mi ta walka tak idzie, że to przegram! Jest! Za pierwszym razem! Dobrze! Such fierce staff work. You wield grand might. Brave soul, why not use this might to aid my king's good deed? Proszę, ale skubany chyba od dawna takiej walki nie stoczył. Hufu. Nowy przedmiot. Po skutecznym trafieniu kombinacją lekkiego ataku znacznie zwiększa obrażenia. Okej. Okay. Też fajne. To mi daje co? Zwiększa obronę. Okej, okay, 14 punktów jakoś mi różnicy nie robi. Możemy sobie zamienić. Coś jeszcze powiesz? Our king comes from Mount Lingshan. His kind heart seeks to end the place's suffering. The Yao Guai's skills run deep. Yet with your help, our chances will be doubled. The king is just ahead. With my meager skills, I cannot join you. Please, go aid him quickly. Truth be known, being a father of two little ones, my life is not mine to give. Worry not, the Yellow-Winged King is a noble disciple from Mount Lingshan. Go and meet him. A good karma awaits you there. Dobra, już go przegadałem chyba. Ale kurde, zajebiście mi ta walka poszła, ale jaki kurde fuks! Z tą końcówką. Jest, Królestwo Sahali. Ja pierdzielę. Ale kurde, dwóch bossów po sobie praktycznie. Ale ma straszny vibe prochowiska z Darksiders, jak to tak łaża, nie? Głównie przez to, że jedno i drugie to była taka lokacja pustynna. Oferujemy kadzidełko oczywiście. Musimy odpocząć, bo nie mamy ani jednej flaszki, czy ani jednego łyku we flaszce. Z okazji odnawiamy też manę. O! Kurde! Dobrze spojrzałem. Jest tutaj skrzyneczka, którą aż szkoda ominąć. Zobaczmy, co skrywa. Co w skrzynce? Węzeł nicości! Nice! I złoty posążek zwierzęcia z dachu. Jakiś materiał. Co jeszcze? A i to tyle. Ok. Zobaczmy. Equipundo. Złoty posążek zwierzęcia z dachu. Ten posążek złotego zwierzęcia znajdował się niegdyś na dachu sali Buddy. Możliwe, że da się go wymienić na coś cennego. A, ale patrzcie, to nie jest jak tutaj, że na sprzedaż, to jest na wymianę. Okej. Okay. Tutaj do znaczenia coś jeszcze? Nie. Tutaj zobaczmy to. Węzeł nicości. Rzadki materiał. Rzadki, legendarny materiał. Z nicości czerpie kompletność. To legendarne narzędzie, które potrzebujesz, by kultywować ducha. A no właśnie, bo to potrzebuje, żeby ulepszyć na przykład Guangmu albo tego albo tego ducha upiora. Tygrys strażnik, zbierając siły z potężnym rykiem przemienia kamienie, znów zaskakuje skrycie. Lojalny generał z sercem tak śmiałym, szlachetny wojownik w dawnych czasach znikłym. Okej, okay, tutaj ta końcówka jest też trochę dziwnie przetłumaczona, ale patrzcie. Widzicie? Tu jest tygrys strażnik, nie?
ale chyba tak naprawdę ten tygrys to jest faktyczny strażnik. No chyba, że to są jakby... Jaka jest szansa, że ten tygrys poprzedni, od którego zgarnąłem tę kamienną skórę, to jest na przykład jego brat? Tego tygrysa stąd. To byłby naprawdę ciekawy plot twist, nie? Jaki ten typ jest wielki! Jaki trójząb! Kurwa! A tutaj w ogóle te pagody też w tle, nie? Ała, te chmury! Ała! Aż jak to boli. You bested my vanguard! Then you do indeed have skills. That Yao Guai must have some vessel that counters me. Even my Samadhi wind can't hurt it. There is only one way to draw out this Yao Guai. I'll sound the drums and it'll come forth. If you are willing, I ask you to seize its vessel at the right time. Then the Yao Guai will be mine. Z czym walczymy? Jak będzie taki wielki czerw, nie? To będzie to już do typowo vibe Darksiders. Brakuje tylko konia, nie? Albo czegoś, czy będę mógł niego rzucać? Nie, to nie czerw, to... To może taki żuk? Ty też właśnie, bo uważa, że żuk jest to czerw. Fuba! Nazywasz ten żuk? Oczywiście nie będzie pewnie pomagał, ani rzuca jakiś git z góry, nie? Jolo, zajmij się nim sam. Here, at the western end of the world, each day the sun sets and boils the sea. The boiling hiss is sharp enough to ravage babies in their cradles. The people sound drums to counter the impact, but the drums draw this Yao Guai. The vessel this Yao Guai holds protects it from me. Your boldness in venturing here is clear. Aid me with this. It's right here, beneath us in the sands. Together, we shall rid the people of this wretched Yao Guai. Kurde, jakby teraz takie dupnięcie było, to by był taki dobry efekt. It's right here. Dobra, już się... Powtarzam, na szczęście na raz pominąłem całą kwestię. Okay, może... Może z mniejszej odległości od ziemi spadnijmy. O! O! Jak sunę! Dobra, YOLO! Jaki boss aż normalnie. Trzech bossów w jednym odcinku. Dobra, czekaj, nie ruszam się. Wyczuł ty idealnie! Ła! Dobra, czyli omijać pancerz, walić po łapach. Ładnie. Łoknę flachę na wszelki. Jakie ma pozury w ogóle! Już nie, dobra, nie, pchnijcie, bo pchnijcie będzie lepsze. Może jednak stricte do damage'a? Dobra, stój! Ogólnie przez to, że pchnięcia mogę szybko użyć. Po naładowaniu go w pełni. Ja się zagrzebuję. Dobra, to chyba nie ma znaczenia, czy się ruszam, czy nie. On i tak do mnie przyleci. O! Nie leci! Dobra! Dźgnięcie!
gdzie jesteś? Nice! Pięknie! Drugi raz perfekcyjnie wyczuty. Ej, leci po raz drugi. Zaś wyskoczy. Zaś wyskoczył! Kurde, no nie! Nawet się nie wyratowałem, kurde, skórą, bo mi... W sumie pytanie, czy można sobie użyć? Co jest? Co jest? Okej, okay, kasenka, czyli coś jest skryptowanego. Yeah! I ale weź jakieś szybszego zagraj może. Może jakiś taki konkretny rytm musi być. O, tam coś się zaświeciło. Zabrać na niego? Mogę. O, dobra. Co my tu mamy? Talizman chyba. Boże, talizman, jakiś dzwonek. Chyba nie wygląda taki kulisty dzwoneczek z Elden Ringa. O, dzięki mordo! Tego czemu... Znaczy dobra, w sumie... Pytanie, czemu teraz? Musiał być teraz. Musiał przyjść teraz, no bo wcześniej musiał go wywabiać, nie? Przecież po nogach gubiłem! Na niebo pancerzu, czemu to najpierw włączyło? Au, dobra, rozproszyłem się. Ej, ale patrzcie, ten też ma taki sam wariant jak my, też możemy... On też może użyć tego... Nice! Jak ja sumo tornado przywołał, brawo! Ale on też taki sam jak my, ten prosty wydłużony, to on też tak może. Trzymamy się? No pewnie, że cię zatrzymamy. No kurde, akurat tu! Unik? Dobrze! Zostaw mojego szczurzego ziombla! Ej, nie wkurwia mnie! Atakuje cały czas! I... poszedł! Dobrze! Nice! I kolejny za pierwszym razem zrobiony! Ładnie wyczuł, potem. Kłyniłem koła od lewy. Jednak poskromienie nie wchodzi w grę tym razem. My go zabiliśmy po prostu. Ale o dziwo pochłania go piasek. On the folks' behalf, I thank you. No problemo, mate. No, dla mnie to naprawdę było super. W jednym odcinku 3 walki z bossem, z czego 2 zrobione za pierwszym podejściem i jeszcze jeszcze jedna taka epicka. Zajebistość totalna. Ja jestem zadowolony z progresu w tym odcinku. Fabularnie prawdopodobnie nie zrobiłem absolutnie nic. Cały odcinek to jest tego związany z tą tajemnicą, ale szczerze, było warto. Poskramiarz wiatru. Uuu, kolejne naczynie. Przestrzegam dekretu Buddy, przybywam, by poskromić gwaj żółtego wiatru. Róg przeszywający niebo, kolejny materiał. I to jakiś legendarny tym razem.
Zobaczmy to. Poskramacz wiatru po użyciu na krótki czas ogromnie zwiększa redukcję obrażeń i zapewnia... Nie wiem, czy 2% to ogromna redukcja, no ale dobra. I zapewnia... A nie, czekaj, nieznacznie zwiększa redukcję, to jest to zanoszenie go, dobra. I zapewnia niewrażliwość na silne wiatry. Wyjątkowo skuteczny przeciw określonym wrogom. Pokaż demo. Okej. Okay. No myślę, że na pewno przyda mi się bardziej niż ta peleryna, no bo tutaj nikt mnie praktycznie nie podpala. Zobaczmy. Odejom! To nie jest legendarny, to jest mityczny! Czyli jeszcze coś lepszego. Rób przeszywający niebo. Mityczny materiał na broń. W ziemi się zagłębia i niebo przeszywa. Ten róg żuka zapewnia niezwykłą zdolność do radzenia sobie w każdych warunkach. Można go użyć do wytwarzania broni. Okej, to było tyle. I w dzienniku oczywiście Król Jaogwaj, czyli Fuban. Jest cała historia. W zbroi mocnej i z rogami w górę. Kopanie przynosi ludzkie lamenty w chórze. Głowa Buddy, lecz złowieszczo się jawi. Z jednej strony święty, z drugiej diabeł się zjawi. Okej, a jeszcze coś? A, o tym królu pewnie. A nie, o Bodhisattwie Linjim. Będzie całe? Będzie. Z pustki rodzą się pragnienia, przenosząc zmagania, z współczucia wyrasta żądza ogromna jak życie. Dawne radości zmieniają się w przyszłe żale, oczyść serce, pójść wolno, jak wiatr w ciszy ustaje. Ciekawe, ale on to był tylko wspomniany, my go nie spotkaliśmy. Tak mi się wydaje. No chyba, że ten bodhisattva to jest ten ten szczurek w żółtych szatach. Ale szczerze trochę wątpię. Ale gdzie tego dzika wcięło? Mieliśmy tam pójść, ale finalnie, kurde, no to poszliśmy, ale się rozdzieliliśmy. I pytanie, czy ten dzik w ogóle to przeżył. Mam nadzieję, że tak, no bo byłoby to troszeczkę niefortunne, gdyby nie przeżył. Ale fajny jest ten buff do obrażeń z tego jednego przedmiotu. No, ej, zrobiłem unik przecież. Nie ma tarcz. No i załatwione. Nie no, zajebiście. Dobra, wstawaj, bo wiem, że i tak będziemy się potykali. Ładnie. Okej, okay, teraz jest spokój. Dobra, nie muszę na razie uzupełniać niczego, więc mogę na spokojnie po prostu usiąść przy tym i... tego sprawdzić wytwarzanie. O, wytwórz pancerz. Nowy pancerz odblokowany. Mnisi kapelusz owada. Po przyjęciu lekarstw przyznaje znaczną ilość koncentracji i umiarkowanie wydłuża czas trwania wszystkich efektów lekarstw. Dobre. Potrzebuję jedwabiu i liści z zimnego żelaza. No, mam tylko 4 sztuki, więc raczej na niewiele mogę sobie pozwolić. O, a to ciekawe. Mam ręce, mam nogi i mam ten, ale nie mam klaty. Dobra, stworzę to, ale nie będę tego zakładał. Pomimo tego, iż ma to lepszą obronę od mojego aktualnego setu. No bo co? Przecież... sobie czekaj, co mi daje ten set z brązu? Tutaj nie. Skraca czas odnowienia po przełamaniu. No właśnie, to jest właśnie dobre. Chociaż dobra. Dopóki nie czegoś lepszego nie zgarnę, albo nie ulepszę jakoś tych pancerzy, bo już się dowiedziałem, że jest w tej grze kowal, który może mi pomagać, może mi ulepszać właśnie elementy mojego wyposażenia.
Więc dopóki nie będę, nie znajdę tego kowala, no to będę nosił rzeczy, taki trochę miszmasz będę miał, będę nosił rzeczy, które są lepsze. O, patrzcie, nie mam jeszcze odblokowanego nic za tamto. Jest! Zdobyłem gdzieś ten piasek! Nice, to jeszcze stworzymy sobie ten kostur. Nie, chociaż, dobra, czekaj. Tu jeszcze załóżmy budki. I co jest na klacie, bo teraz nie mam nic z tego. I co jest na klacie, bo teraz nie mam z tego nic. Jedwabna szata czarnego złota ma lepszą obronę o 2 punkty. Cała reszta jest gorsza. Dobra, załóżmy ją. Ej, ty, nawet fajnie to wygląda, takie połączone. Not gonna lie. No, fajne to. Dobra. Kurde, szkoda, że tej maski, ta maska tego niska, bo ten kapelusz akurat pasuje do naszej małpki. To jeszcze teraz tak, czy ja chcę coś uważyć? Nie dostałem fajnego, więc nie zostanie. W sklepie coś nowego do kupienia? Niestety nie. W sumie nie po co z tego wszedłem, mogę tak od razu tu przejść. Ale nie, mogę to sprzedać jednak. Dobra, jest skarb. Ale dobra, na razie zostawmy. Bo to nie jest powiedziane, że jest tylko i wyłącznie na sprzedaż, więc na razie zostawiamy. I dobra, to mi daje 99. Potrzebuję... No, żeby 2000 przekroczyło. Tyle przekroczy. Dajmy tak mniej, żeby mieć jeszcze jakiś zapas. Proszę bardzo. Ładnie. Wytwarzanie, wytwórz broń. Dziękuję. Za kostur. Pięknie. Ale dobra, jakby mam teraz to, nie? I tutaj... A dobra, okej, okay, czyli ten nefrytowy kieł się nie zużył, czyli rozumiem, że pozostałe też się nie zużywają. Pomienne czerwone... Dobra, okej, okay, tak. Okej, okay, spoko. A to jest strasznie dziwne, że ja jakby nie, po prostu nie tworzę sobie kolejnego kostura, tylko cały czas ten przerabiam tylko ten domyślny. Gdzie sobie, patrzcie, to naprawdę ten kostur to jest przerobiony ten kostur z tego kostura w ten przerobiony. I nawet widać podobieństwo między tym a tym. No nie powiecie, że nie, no widać podobieństwo. Takie mniej więcej, nie? I tutaj umiarkowanie zwiększa wskaźnik, zwiększa atak wszystkich postaw wszystkich ataków postawy filaru. No, tam filar mam jako tako go ulepszyłem. Oj, mam iskierkę w ogóle jeszcze. To teraz ją też na coś wydamy. To... O, pff! Brawo, ja chciałem zrobić atak, którego nawet nie mam. Dobra, to już mam. Bo skoro mam kostur, który to buffuje, no to aż szkoda tego nie mieć. Ej, pytanie. Czy ja chcę z tego zrezygnować? Bo to są 4 punkty, które mogę teraz całkowicie przenieść w postawę filaru. Szczerze, nie. Nie chcę, bo... Dobra, jak ten atak z powietrza w sumie... Dobra, tutaj co? Ożywienie? Przyznaję ogromną ilość koncentracji. Kurde, to jest ten problem, bo ja kurde lubię wykorzystywać... Znaczy, ja chcę wykorzystywać te ataki, tylko ja zapominam o tym, że ja po tym jednym uderzeniu mam jeszcze to takie jignięcie totalnie z nad siebie. I to mnie właśnie troszkę boli. Ale nie mam co dalej z tym robić, no. Dobra. W ogóle to jest to, ja przeobrażenie mam na razie tylko jedno jedyne. Właśnie to w tego wilczka, nie? Ale pytanie, czy ja jestem w stanie coś więcej z tych przeobrażeń odblokować? To jest bardzo dobre pytanie. Ale dobra. Z tym oto kosturem będziemy się bujali dalej w kolejnym odcinku ode mnie. Póki co to będzie tyle. Już sobie wyczaiłem gdzieś tutaj walkę. Gdzieś tutaj... Gdzieś tutaj w tej jaskini.
była walka. No nie koniecznie z tym. A to jest właśnie ten... Właśnie, to jest ta babeczka z wcześniej. Z nią jest taki gniew, że ona sobie lubi po chwili wstać do życia, więc trzeba ją łowić najpierw dalej. Dobra, czekaj. Krótkę tę... Krótkę. Oh, fuck you! Nie wierzę, że mnie zatrzymała kurde niewidzialna ściana na tym. Jezu, 3 punkty skupienia zmarnowane. Jaki ból, naprawdę, jaki ból. Dobra, mamy lotosik. Troszkę woli. Dobra, i tutaj gdzieś znalazłem właśnie tego ducha takiego. Czy to jest to miejsce? Nie, to jest jeszcze... Ej, kurde, odkryłem właśnie jakąś nową część lokacji. O, podwójna ta, to mogę dwa razy wyknąć. Próbowałem dwa razy dostać, bo byłem i dokładnie. A nie, czekaj, to jest powrót. O. Co jest tu? Kolejne te... Kolejne te buddyjskie oczko. Ten jak wskoczył skubaniutki. No! Czyli to jest też nie to miejsce, w które chciałem iść. Bo chciałem się, tak wiecie, usadowić mniej więcej w kierunku kolejnej walki. Do kolejnego przejścia do tego bossa. Bo już też wyhaczyłem, że pewien konkretny typ przeciwnika, jak po wyglądzie to jest następny boss, jaki powinienem walczyć. Tylko że on jest chyba gdzieś... O właśnie, w tą stronę gdzieś muszę iść chyba. Idę tu. Tu, tak, 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 to jest to. No, kurde. Żegnam. Dobra, i tam, i z tym bossem na początku kolejnego odcinka sobie zawalczymy. Tak więc ode mnie, póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Black Myth Wukong. Cześć!